Siemaneczko, z tej strony kuzyn Johnny się kłania. Witam was na moim kanale w 20, jeżeli się nie mylę, odcinku z Wiedźmina. Moi drodzy, jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało. Nie mówię tutaj o Wiedźminie, bo w Wiedźminie nic się nie zmieniło. Jedynie co, to zmieniło się moje otoczenie. Jak widzicie, jestem w tej chwili na green screenie. Jeszcze nie wiem, czy to będę... Czy będę na tle loga Wiedźmin, czy jakimkolwiek innym tle. Jeszcze tego nie postanowiłem, może będę po prostu jako tak, o, wisząca sobie głowa, ale to zobaczymy. Troszeczkę się pozmieniało, ponieważ ostatni odcinek, który widzieliście, był jeszcze w Holandii, a tak naprawdę to był odcinek nagrany w... No, jakiś czas temu. Oj. Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? Jesteśmy tutaj, widzę, laguje troszeczkę. Muszę bardziej oszczędzać. Okej, okay, ciekawe. Dobra, może nie bije jakichś problemów. Dobra, moi drodzy, na czym to ja skończyłem? O Boże. Właśnie. Troszeczkę się zmieniało, ponieważ ostatni odcinek, który widzieliście w zeszłym tygodniu, był jeszcze nagrywany w Holandii. I zresztą ostatnie trzy odcinki były nagrywane w Holandii, a ja jestem od tego czasu praktycznie już miesiąc w Polsce. I jak widać, no, jeżeli ktoś oglądał Wiedźmina, jeżeli ktoś oglądał Bandfinders, no to zauważył, że tam też już nagrywam na green screenie. Teraz dodatkowo mam nowe oświetlenie. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej mi je oświetlenie, bez jakiegoś takiego, takich większych problemów. Tym bardziej, że staram się dostosować tak oświetlenie, żeby to było takie... no... żeby to było takie przenośne, małe przenośne studio. Mikrofon już mam mniejszy, no najgorszym problemem będzie oczywiście green screen, no ale tutaj już załatwię połowicznie sprawę, ponieważ zainwestowałem w Elgato. Green screen Elgato. Więc myślę, że z tym większego problemu nie będzie. Lampkę mam. Kamerka też jest dobrej jakości. Jedynie co na pewno zostanie w Polsce, to będzie to kierownica. Chociaż prawdopodobnie tak, aczkolwiek nie mówię nie. No, na dobrą sprawę, jakby nie patrzeć, do Holandii wyjeżdżam, żeby tam pracować, a nie żeby się obijać. A tutaj jestem na urlopie, swego rodzaju urlopie. I po prostu sobie mam czas, żeby pograć. A co z tego dokładnie tam wyjdzie, no to jeszcze zobaczymy. A teraz już koniec tego gadania, zabieramy się za zadania. Wiedźminie. Ktoś ty? To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to kurwa znaczy nieistotne? Chcę kupić trochę towaru. Kto ci powiedział, że coś sprzedaje? Baranina. Popełniłeś błąd. Nie mieszaj się w sprawy, które cię przerastają. Gdzie są dostawcy? Smoknij mnie, znikam stąd. No, no, no. Zdaje się, że pan Angus się prosi o kłopoty. No tak, moi drodzy, jaki ja tam mam, że tak powiem, nowości. Na początek jest to mikrofon Novox NCX. To jest pierwsza nowość. Drugą nowością jest kamerka Elgato Facecam. Uparty jesteś, sukiensynu. Pożałujesz tego. Mieczyczki? Wcześniej pytałem grzecznie. Czy no... Teraz pogadamy inaczej.
No. Dawaj, śmieciu. No cóż. Dobra, no, sygnecik. Rubin klucz do... czegoś tam? Klucz Angusa. I list polecający. No proszę. Super. Jeszcze sobie troszeczkę tutaj pozbieramy. Moi drodzy, ja tutaj w międzyczasie sobie ogarnąłem, znaczy w międzyczasie. W ciągu tych trzech tygodni ja sobie tutaj ogarnąłem oczywiście tak jak mówię, tło. Dzisiaj jeszcze mi przyszło doświetlenie. Ogarnąłem sobie oczywiście też mikrofon. Ale przede wszystkim też jeszcze o tym nie wspomniałem. Mam też nowy fotel, co widać. Jest to Quexus. Bardzo fajne urządzonko, wygodne. Idealne na mój kręgosłup, aczkolwiek bardziej się przydaje w grach symulacyjnych. Tutaj weźmie jednak, no, siedzę bardziej krzywo. I bardziej się tego... bardziej się go niestety nie da już wyprostować. Co to ja miałam zrobić? W sumie troszeczkę się przybliżę do biurka. Będzie mi też troszeczkę wygodniej grać. Dobra. No widzę, że tutaj nie ma większych problemów. Jest w miarę wszystko ok. Tam nie przejdę. Co mi ten ekran tak dzisiaj zacina? Słuchajcie, może dlatego, że mam lekkie obciążenie komputera, ponieważ mam mnóstwo otwartych kart z przeglądarki, ponieważ szukam nowego samochodu. Trzeba wam czegoś? Na 99% Audisa została sprzedana, kiedy ogląda się ten odcinek. W sumie ona i tak miała iść na złom. Zaczął mi tam nawalać alternator. Chodzi? Trzeba wam czego? Długa historia. I uważam, że raczej mało interesująca. I cóż jeszcze? Chyba tyle takich ważniejszych rzeczy. O co chodzi? Dobra, i tutaj nic. Nie, co za czas. Inwentarz. To mi jest niepotrzebne. Reszta niech się schowa. Co my tam jeszcze mamy? Listorce. Niepotrzebne. Kuroliszki i kikimory. A, kikimory to dopiero bym mógł ogarnąć. Dobra, moi drodzy. To już mi tam wyszło z zadaniami. Oczywiście my już wiemy co, jeżeli oczywiście ktoś ogląda uważnie moje odcinki, to już wie co tam powinno być. Ten tekst już się pojawił tutaj u nas. Kurczę, to mi chyba na gardło siada. Coś mi cholekcia chyba na gardło siada. Będę musiał sobie najwyżej jutro loda zjeść.
tylko przeszkadzają. Dobra. Dobra, pokażcie mi mapę. Ach, tutaj musimy iść. Czyli idziemy prosto, w prawo, w lewo. Prawo, lewo i lewo. Lewo. Na końcu ulicy lewo. Lewo. Nawet już nie zbieramy z nich nic. Na razie mi się to i tak nie przydaje. Chyba, że nas sprzedaż, ale na chwilę obecnie nie bardzo mam co sprzedawać. Ma. Chyba żeśmy się nie zrozumieli. Powiem wyraźniej. Won! Przychodzę od Angusa. Mówił, że można tutaj kupić więcej fistechu. Od Angusa powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Podejrzanie mi wyglądasz. Podaj hasło, albo zrobimy ci zerikański krawat z jajec. Ale to jest rozjaśnione. Dobra. Cierni. Pozdrów Angusa, już otwieram bramę. Możesz wchodzić śmiało, tylko pamiętaj, bez żadnych głupich numerów. Dzięki. Właśnie, może rozmyślę i zamknę drzwi. Teraz będzie jazda, moi drodzy. Znasz hasło? No dobra, Właś, tylko nie rób problemów. Ile fistechu chcesz kupić? 0,5 kilo. Dobra. Pogadaj z alchemikami. Idź korytarzem prosto, ostatnia sala po lewej stronie. Przyciśnij ich, bo się opierdalają. Im szybciej to załatwisz, tym szybciej dostaniesz towar. Gdzie znajdę szefa? Nie ma go. Ostatnio sam nadzoruję dostawę. Nie widziałem go od miesiąca. No, to będzie jasne. Moje razy. I tutaj się przyda nam... Zachować czujność. Tak, tak. Zwłaszcza, że wieźmy tutaj wpadł. Zabójcę. Trzeba sobie tutaj pozwiedzać dokładnie co i jak. Zachować czujność. Cholera, ich tutaj jest. O! Dobra, na razie sobie tutaj... Dagujemy. Aż kolejny, moi drodzy, tutaj będzie niezła jadka. Chyba, że uda nam się stąd jakoś wyjść bez przeszkadzania. Myślę, że ja im przeszkadzę, albo oni. Ach, misy. Krasnolud? Co kto? Ja nie śpię. Pracuję, naprawdę. Spokojnie. Nie przyszedłem cię sprawdzać. Proszę, nie mów im, że spałem. Błagam. Znowu będą mnie bić. Dłużej tego nie zniosę. Nie no, nie powiemy. Nie powiem. Nie masz się czym martwić. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. No. Weź to. Znalazłem tę receptę w ich papierach, ale jej nie rozumiem. Może tobie się przyda. Okej. Okay. Filtr płytkiego już mieliśmy. Przydadzą się spodniczki. No dobra. To już mamy tutaj do zrobienia. Komnata szefa. Wyjście. Jeszcze sobie pozwiedzamy. Że niby czekamy na załatwienie sprawy. O, hajsik zawsze się przyda.
Jedyne, co muszę sobie tutaj jeszcze wykombinować przy tym moim nowym stanowisku, to... O, panie. Jedyne, co sobie muszę tutaj wykombinować, to... jakąś wygodniejszą podkładkę pod myszkę, ponieważ obecna jest troszeczkę za wysoko i przy takich grach, no wiadomo, przy ETS-ie, czy przy ATS-ie, czy innych grach symulacyjnych nie bardzo mi to przeszkadza, ale jednak tutaj jest to upierdliwe. Dobra, to chyba zrobimy tutaj małą jatkę. Zaraz mi miejsca braknie. Nie kręć się tutaj. Nie, przejdziemy. Brak mi sobie ekwipunku. No. Dobra. To w takim razie sobie teraz coś zjemy. No, tu jest wyjście. Tu są zabójcy. Tam jest jeszcze jakiś worek. No dobra, to sobie troszeczkę obkurzymy tutaj, co mamy. Jaskółka do jaskółki. No, tylko jaskółki mi zostały. Trzeba je sobie wytworzyć. Jeżeli jest czego. Fisek do wypieprzenia, raczej się nie przyda. Wilga zamieć, puszczyk. O, chyba jeden jest silniejszy. Powójnie, dekokt. O, to się bardzo przyda. Kamień szyfierski. No dobra. Już tu jeszcze mamy. To mi się nie przyda. O. Nudno. Czyli mamy albo to, albo to, no niestety. Albo jedna sprzedaż. Sobie wypijemy. Przyda się do eliksirów. Też do eliksirów. Mocne to piwo. Tak. Wiedźmin jest mało odporny na takie gadżety. To się rozbierz i ubrania pilnuj, jak ci nudno. Zachować czujność. No dobra. Troszkę się tutaj opróżniłem. Aczkolwiek na razie jeszcze walczył z nimi nie będę. Zachować czujność. Bo wszystko już mam od... A, tu jeszcze nie byłem. Dobra, teraz zobaczymy, co tutaj mają. Może będzie można gdzieś tutaj przespać. Chociaż niestety to nie jest jak Skyrim. Też jakieś odgłosy walki. A na pewno jakąś salę treningową mają. No tak, pewnie zawalony. A jak? Tam mają chłopaki trening.
No, to zaraz będzie tutaj tylko, dojdę do siebie. Tylko mi upojenie alkoholowe najmniej, to się bierzemy za nich. Zachować czujność. Nudno. Zachować czujność. No proszę. Nagle normalnie chodzi. Dobra, czyli tak, upojenie alkoholowe się skończyło. Precz, to pokój szefa. Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać. Tak ja. Zachować czujność. Wyglądasz podejrzanie. Pamiętaj, że cię obserwujemy. To będą ostatnie rzeczy, jakie patrzę zapamiętacie. Ci na ręce. Nie rób nic głupiego. Dobra. No. Ten mieczyk. No dobra. Precz, to pokój szefa. Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać. Serio? Zachować czujność. Wyglądasz podejrzanie. Niechaj się cię obserwujemy. Nudno. Nie zdążył dokończyć. Okej. Okay. Korzystając z chwili przerwy, ja się tutaj uleczę. I tak, pozbieramy sobie, co tutaj jest do pozbierania. Out. Out. Masakra. Nie będę się za bardzo z tym cyrkolił. Zobaczymy, co tutaj jest moim do pozbierania. Nie, jakieś żarcie. O, planetka. Dobra, tego już przeszukałem. Tutaj też sanetka i mięsko. Dobra. Kto mnie spróbuje zatrzymać, ten jest trup. Jak po dobroci ostrzegam. Czy jest przejście też? No nie. No dobra, panowie, zapraszam. I znowu nie dokończyli. Ech, oni się nigdy niczego nie nauczą. Winogrona.
Ciekawe, czy to są te winogrona, które wujek Bochun sadził, znaczy się zbierał ostatnio. Może. Oczywiście możecie nie widzieć, o czym ja mówię, ponieważ jestem na dobre 40 odcinków do tyłu, jeżeli chodzi o Bohuna. W każdym razie dzisiaj oglądałem... Dzisiaj oglądałem odcinek, w którym Bohun zbierał winogrona i kończył... No dobra, zjemy sobie coś. To wypieprzymy, bo mi jest niepotrzebne. Przede wszystkim owoce. Owoce, mięska i takie tam. Zawsze to się przyda. Aczkolwiek tutaj powinien być na zasadzie tak jak jest w Skyrim, czyli na przykład udźwig, a nie ilość miejsca. Z jednej strony jest to dobre, bo można więcej rzeczy przenieść, ale jednak jest to na dłuższą metę męczące. Będę musiał się jakoś tak ustawić, bo tutaj widzę, że jestem strasznie krzywo, jeżeli chodzi o kamerkę. Powinien być bardziej w tą stronę przesunięty. No ale cóż. Albo kamerka powinna być przesunięta. Zobaczymy. Na razie mam tutaj za mało miejsca, żeby się bawić w takie przesuwania. Chrom, chrom. I jedziemy dalej. Nie, ten mieczek. Widzenia. No, jeszcze szakli nie przeszukałem. Wódeczka się przyda. O, oczywiście do eliksirów. Do czego już by innego. No chyba, że jakaś impreza będzie się szykowała. A to raczej wątpię. Nie, już pół godziny minęło. Ja się tak dobrze bawię. Może dlatego, że nie jestem zmęczony. A, dobra. Oczywiście mam na myśli, że nie jestem zmęczony pracą. No, to się działo. A co, już coś ewidentnie już troszkę poszatkowało ludu. Widzicie, są szczątki. Odnoszę wrażenie, że coś tu się zawiesiło. Dobra. Jakież mamy zadanie? Wyjść. Dobra. Okej, okay, dobra. No, no, świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy.
Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję fistechu? Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Oczywiście dla dobra społecznego. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież, czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Ech, Siemko, fistech osłabia cię umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. Ech, Siemko, Siemko. No dobra. Jest ognisko. No i talenty mam. Super. No dobra, to sobie przepiszmy talenty, ale to później. No okej, dobra. Gangrzydów, ognisko, ruiny, super. Jakieś ognisko. Coś czuję, że tu się będzie coś działo. Dobra, co mamy? Dwa srebrne i dwa brązowe talenty. Jeden to był... ten obronny. A nie, pójdziemy sobie w... Niech będzie... Art. Tutaj mam jeszcze jakieś... Co my tutaj mamy? Odporność, pancerz plus 5. Odporność na powalenie. Inteligencja. Czyli to jest to oczyszczenie. O! Super. No tak, średnio. Już to mam regenerację energii, odporność na ból też, plus czas trwania ogłuszenia minus 50%, też niezłe. Ciarko w sumie szybki, ból plus 15. Dobra, tą odporność sobie weźmiemy. I cóż tu jeszcze mamy? Styl stalowy. Okej. Okay. I powalenie. Okej. Okay. Dobra, cóż tam jeszcze chciałem zrobić? Aha, zrobimy sobie białą mewę. Tak, na pewno musimy sobie ogarnąć jaskółkę. Okej. Przyda się ten niedźwiedzielski. Dobra. Ekwipunek. Niech będzie na... potwory. I medytacja do rana. Coś wam mi mówić? Aha, moi drodzy, jest taka malutka, taki malutki minus, jeżeli chodzi o tą kamerkę Elgato. Działa fantastycznie. Jest świetna, naprawdę. Świetnie się sprawdziła na live, świetnie sprawdza też tutaj.
ale jest jeden mały problem. Otóż nie wiem czemu, ale Action mi jej nie widzi. Znaczy inaczej, widzi ją, widzi, ale nie mogę jej użyć jako kamerki w grze, tak jakby. I nie wiem, co jest z tym spowodowane. Będę musiał napisać jeszcze raz do Mirwis Action. Będę musiał napisać do Elgata, może coś doradzą. Może kwestia sterowników, jak to było w przypadku wujka Bohuna i jego problemów z Fakirem. A w tym sensie, a może być nie tu. Ja jestem, gdzie mam iść? Właśnie, miałem ten list przeczytać przecież. Ciekawe czemu. Okej. No to lecimy. I to będzie tutaj. Tak? Tak, to będzie chyba tu. Salamandra. Dobra, szan państwa. Ktoś był, ale za chwileczkę się tym zajmiemy. Interesuje mnie tylko hajs. Pasełka się przyda. Hajs. A proszę. A proszę. Super. Toreny. Co mamy? Glitz? Ty! Ale tylko królewska. Aha. No to się będzie działo. Coś tu jeszcze jest? Zamknięte. No dobra, moi drodzy. W takim razie udajemy się do Wizimy Handlowej i damy raport, jeżeli się nie mylę. Aha, dobra. Okej. Czeka mnie dzisiaj jeszcze bardzo ciężka rozmowa. Dobra, cóż, na razie lecimy do... jak zwykle... skakanie. Serio?
Dobra. Już myślałem, że tędy jest przejście, ale jednak nie ma. No dobra, moi drodzy. Tylko mi jeszcze bardzo ciężkie zadanie. Ciężkie jak ciężkie. Powiedzmy, czy ciężkie. Ciężkie psychicznie, ponieważ muszę poinformować naszą drogą Shani. I obawiam się, że ona tego nie zrozumie. Że mały, czyli kurde, jak mu było? Zapomnijmy, jak ma na imię, cholera. Alvin, o. Że Alvin jednak będzie u Triss. No ale wiecie, co Triss może wiedzieć o dzieciach? No okej, okay. Może nic nie wiedzieć, ze względu na to, że jako czarodziejka, no wiadomo, jest bezpłodna. Ale jednak Alvin jest, powiedzmy, że może nie dzieckiem, niespodzianką, bo to byłoby za dużo powiedzenie, czy za dużo powiedziane, ale jest, jakby to powiedzieć, jest, niech będzie wyrocznią, a co za tym idzie, no, Triss musi być gotowa na to, że, znaczy Triss, Shiny nie dałaby sobie z tym, z nią rady. Więc, no cóż, mówiąc krótko, uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o to zadanie. Chcesz obejrzeć moje towary? Oczywiście. Tak, sprzedam ten miecz żelazny, dodam maczugę, saletka, nie będę się bawił w pytagdy. Też. To też mi niepotrzebne. I. Nie. Możesz sobie wziąć. Czyli nic ciekawego nie ma. Minus 15, 10, 10, 10, 10. To samo co ja mam. No dobra, lecimy do tego Leivagdena, przekażemy mu wszystkie dokumenty, jakie mamy, a następnie polecimy sobie do... do Siemki. A od Siemki... Sobie zakończymy ten odcinek. Nie, no dobra. Jakieś problemy? Trzeba iść do tej... O! W zasadzie tak. Niestety, mój kodeks zabrania wykorzystywania stanowiska dla celów prywatnych. Jaki kodeks? Nie twoja sprawa, Wiedźminie. Cholera. Dobra. Leivagden. Wszystko zgodnie z planem. Dzień dobry. Tak? Mam już dokumenty. Świetnie. Przekażę je naszym szyfrantom. Przyjdź jutro, uzgodnimy dalszy plan akcji. Szybcia. No dobra. Teraz Siemko. I nasza nieszczęsna... O, Jasker. Witaj, Geralt. Wieczorem będę grać koncert. Super. Co ty nie powiesz? Dzięki tobie, nie przeczę. Może dla zabicia czasu partyjkę? No dobra. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Słabo. Noż co za... Raz kozicy śmierć. Trójka. Skurczybyk.
Nie mam szans. Nie no, jeszcze na dwójkę. No chyba cię pogło. Dobra. Tam już mi się szczęście uśmiechnie. Piątka, dwójka, ojej. O, frytka. Do dupy z taką grą. Dobra. Lecimy do tej... do tego siemki, bo mamy akurat po drodze. A po drodze sobie skoczymy do... Rakusia? Tu jeszcze nie byłem. W tej kuźni chyba nie byłem. Wiedźmin! Co dziewki poza... Mam nadzieję, że... Na twoim miejscu nie za dużo pracuję. Mam nadzieję, że Wiedźmin nie będzie się za bardzo odbijał w okularach, ponieważ zauważyłem, że... No, mówiąc szczerze, były małe... Może nie problemy. Co cię tu przywiodło? Nie, ale były takie... przy ostatnim odcinku z... No. Świetny plan. W ostatnim odcinku z Baron Finder, no, był taki... powiedzmy dyskomfort mały. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnicy... Kazali mi mieć baczenie na ludzi noszących znak salamandry. I słusznie. Królewska służba. Aha. No tak wierzę, że coś tam będzie do ogarnięcia. I tam będzie coś ciekawego. Ale jeszcze, no właśnie, mam jeszcze kilka zadań. Interesujące. Do ogarnięcia. Tam nic nie załatwimy. No to lecimy do tego siemki. Znaj swoje miejsce, Wiedźminie. Do Shani. I pewnie będziemy powoli kończyć, co? Jestem wyczerpany. Ty, bo ja mam takie... Dobra, wyłączone było. Tutaj powinna być jeszcze taka malutka dioda, żeby dać znać, czy jest włączone, czy nie. Witaj. Bywaj. No dobra, siemko, ty stary śpunie. Nie jest Lisiemko. No, co chcesz? Zabiłem szefa gangu narkotykowego. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz tu zapłatę i znikaj. Znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować fistechem, to znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, Siemko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. Co? Fakt to fakt. No, my się ogarnę, super. Dobra, moi drodzy, ja tutaj tak chwileczkę zerkam na drugi monitor, ponieważ tam mam wyświetla mi się kamerka i sprawdzam, czy wszystko z nim jest ok. Widzę, że żadnych problemów tutaj nie ma. Z życiem! Ale... O kur... Wiecie co? Ja pierdzielę. Właśnie sobie teraz zauważyłem, że wy mnie w ogóle nie widzicie. Szkurde. Dobra. Czary Mary Hocus Pocus. Wracam za 2 sekundy. Siemanko jeszcze raz. Powiedz mi, kuźwa, widzicie.
A, ja nie mogę. Wiecie, co się stało? Teraz sobie zdałem sprawę z tego, że kamera, która powinna być... No, ja mam tak, że mam ekran, tutaj mam całą grę, na dole mam ten... Oj, sorry. Na dole mam ten kwadracik z kamerką i informacją, czy mi się nagrywa, czy nie. I się okazało, że teraz sobie zerknąłem, patrzę, a tutaj mnie nie ma. No i cóż. Wyszła sprawa taka, że sobie po prostu zapomniałem tą moją kamerkę włączyć. I znaczy, inaczej, kamerka była włączona, ale się okazało, że kamerka, która przechwytuje obraz, została źle ustawiona, ponieważ w Actionie zamiast ustawić webcam na Manicam Virtual, miałem włączone Elgato Facecam. I prawdopodobnie albo z tego powodu, że Elgato mi nie działało, albo dlatego, że kamerka była... nie wiem, jak to określić. Albo przez to, że kamerka była na tle... Albo przez to, że kamerka Facecam była używana przez Manicam, to nie przechwyciło mi obrazu w Actionie. W każdym razie cała godzina materiału poszła bez kamerki. Facepalm. Dobra. A, nie, nie chcę mi się tego jeszcze raz powtarzać, bo zastanawiam się właśnie, czy teraz nie wyłączyć nagrania i nie nagrać jeszcze raz z kamerką. Ale moi drodzy, nie, to byłoby raz, że za długi czas nagrywania. To raz, druga kwestia, no, tamte zadania już nie byłyby takie autentyczne, ponieważ znaczy, i tak pamiętam, co się tam działo, więc nie było by z tym raczej większych problemów. Dobra, moi drodzy. Trudno się mówi, lecimy tak jak lecimy. Witam was jeszcze raz serdecznie, tym razem możecie mnie spokojnie zobaczyć. No i cóż, sorry, że tak wyszło. O co chodzi? Trzeba wam czego? Masz to. Okej, dziękuję. Tutaj idzie coś. Tu będę mógł sprzedać. O co chodzi? A wiecie co? Właśnie idę pod bramę zamkową. Dobra. Ponoć tamtejszy handlarz ma świetne pieczywo. Teraz faktycznie trudno o dobre. No dobra, podejrzewam, że... że nie będzie w swoim... w swoim szpitalu. Kurczę, coś mi tak dzisiaj dziwnie wszystko laguje. Masakra. No cóż. No dobra. Jeszcze jakieś pół godziny, moi drodzy, i... Będę się zwijał. Jestem taka Ty, a gdzie jest Shiny? Shiny chyba u siebie siedzi. A Shiny dzisiaj ma wolne. Boże, ale zlamiłem. Nie no, poproszę w komentarzach o lamy dla mnie. Zdecydowanie zasłużyłem. Kurwa, chłop zlamił pół odcinka. Pół. Jedną trzecią odcinka. Takiego lamu to nawet chyba wujek Bochun nie zrobił. Chociaż w sumie... Czy ja wiem? A kiedyś nie nagrał w ogóle całej gry. Właśnie nie nagrał całego głosu z gry, więc... Ja, gdzie jest babcia?
Ej, Szani, nie złość się. Geralt? Wszystko w porządku? Postanowiłem, że chłopak zostanie u Triss. Tylko ona umie zapewnić mu bezpieczeństwo. Ty kłamliwy gadzie! Jak mogłeś? Wiem, rzuciła na ciebie urok, a ja głupia chciałam ci się oddać. Precz z moich oczu, nie chcę cię znać. No cóż, trudno. Gdzie jest babcia? Babcia chyba wyszła na zakupy albo coś. No i co ja mam teraz zrobić, co? Dobra, jakie tam mamy zadania? Aha. Dobra. To nie. No właśnie. Dobra. To moi drodzy, tak. Muszę bardziej oszczędzać. Ja to mam wpis na temat kliki, mogę się z nim. Nie to, to miało być. Bestiariusz. Brukse. Alpy. Leder. Arkane. I w Kimor jest. Ło! Pentagomorf, no i... No dobra. To w takim razie na te ostatnie 20 minut odcinka polecimy sobie do... na bagna. I znajdziemy sobie tam jakieś zadanie. Gdzieś się już nie przenosimy do wieży na bagnach. No oczywiście. I co dalej? To jeszcze nie wiem. Jezu, ale mam odciski od tej. No właśnie z tego powodu będę musiał sobie ogarnąć jakieś coś. Tak? Dobra. Bywaj. Bywaj. Masak, no. No cóż. Niedopatrzenie ludzkie i chęć jak najszybszego ogarnięcia wszystkiego. Wiecie, u mnie jest w tej chwili jak zwykle późna noc. W tej chwili jest u mnie za 20 druga. Sobie walczą. Tak, to ja sobie może w oczekiwaniu na wynik sytuacji ogólna jaskółkę. W ogóle tych jaskółek mam tutaj troszeczkę więcej, więc a, będzie 5. Uporządkujemy sobie sakwy. Mi mówi. Zauważyłem, że zaczął mi tak mówić, odkąd włączyłem kamerkę. Nie pamiętam już, co tam mam zebrać. Chyba pazury. Dla któregoś tam. Chyba dla... Belerada. Tak, 10 pazurów i Kimor.
A to by tak trzeba połazić po tym. No wiecie co, tak zrobimy. Pojedziemy sobie po wyzimie handlowej w nocy. I będzie ten sam efekt. No właśnie. Powiedzcie mi, jaki samochód polecacie? Interesuje mnie, żeby to był albo minivan, albo... No, raczej minivan. I... Jakie wy samochody w tej klasie polecacie? Tak, no... Wiadomo, żeby nie był to jakiś super drogi samochód. Żeby to nie było jakieś... ja wiem. Geralt? Rozmawiałem z Shani. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo. Cieszę się. Wierz mi, Alvin wymaga opieki kogoś znającego się na magii. Wiem, Geralt, chciałabym porozmawiać. O przyszłości. Serio? O nas. Triss. Wiem, że w twoim życiu były inne kobiety. Nie jestem zazdrosna. Po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Czy ta rozmowa nie może poczekać? Mam zadanie do wykonania. Przemyśl to, proszę cię, Geralt. Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie, postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. Mi teraz ogarnęło te... Właśnie teraz przeskakiwały kolory. Mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak widać. Hej, Geralt, jak tam Alvin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. O Jezus. Ale... Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Chyba wy. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubadur, który zna wszystkie dziwki od Jarugi po Buinę. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Ja pierdzielę. Nie tak sobie wyobrażam tą końcówkę. No ale dobra, przeciągnę troszeczkę ten odcinek. Chyba. Albo skończymy po prostu na tym... Czołem, Zoltan! Czymś. Witaj, Jaskier! Czołem, Geralt! Łowca potworów wygląda na skwaszonego. Coś się stało? Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Popieram. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz, napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Triss. Jakoś mi się nie wydaje. Już się boję. Ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie. Na pochybel dysonansom. Ja się pakowałem. Uuu, pycha. Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, zgadzam się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem? Triss, to wspaniała kobieta.
Ale? Ale ja jestem Wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt, nie trój o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug, jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem, ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Tak. Amen. Napijmy się. Amen. Amen. Otóż to amen. To ja nie mogę. Ciekawie. Ech, mocna psia jucha, gębę wykrzywiasz, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywczy. I jakże pomocny. A drwij sobie do woli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz. Może i nie miałem nigdy rodziny, ale ja, mój drogi, jestem poetą i znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry. Czekaj, bo muszę sobie kamerę przesunąć. Na chwileczkę ją zniknę. Jak sam mówiłeś, nie ma co gdybać. Ha! Wiedziałem! Nie podniecaj się, Jaskier. Po prostu mam wątpliwości. Tylko głupiec ich nie ma. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. Patrz. Mam pomysł. Chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jak ja? Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałym związku. No właśnie. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzelmama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Nie. Nie jestem. Po prostu nie mam ochoty. Rozumiem, Geralta. Gdyby Eudora się dowiedziała... Wierzcie mi, nie chcielibyście stanąć na drodze wściekłej krasnoludzkiej kobicie. Wierzę. Ja też. Dobra, panowie, trzeba skończyć imprezę, bo coraz głupsze pomysły przychodzą nam do głów. Jeszcze coś zostało na dnie butelki. W sam raz na strzemiennego. Niech będzie. Wasze zdrowie. Czy to nie czasami tutaj... Nie, to było w innej części. Miejmy nadzieję. Mały śpi. Śpi, Alvin. Dobra. Gdzie te żoniny łzy? Lepiej, żeby mnie nie zobaczyła w takim stanie. No, jest. Hej, Pis. Geralt? Do zobaczenia. Dobra. To tak, moi drodzy. Jest poranek, więc sobie nie pozałatwiamy tego, co nie pozałatwiać.
trzeba mi się dostać do... A jebał ich wszystkich pies. Manufaktura to nie... Gdzie to było? Może Velera? Muszę odpocząć. Białowłosy, przyznaję, że jesteś niczego sobie. Thanks. Co cię tu przywiodło? Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na Wiedźminie. Tylko i wyłącznie w przypadku tak zwanego dziecka niespodzianki. Kobieto, douczy się trochę, zanim zaczniesz. Co to ja miałam zrobić? Ludzi o coś oskarżać? To rycerze powinni walczyć z potworami. Rycerze to są boi dupy, którzy. Co za dzień? Na widok. Potwora. A, słyszałem o tobie. Jesteś znajomym tej pięknej czarodziejki. Jop. Nie da się ukryć. Zawsze tych syriów, napitków. Co za podła z peluna. Może kupiec. Kto Wiedźmin Geralt? Był chory? Dziwię się, że jeszcze żyje. Królewska służba. Nie wiecie, na co się piszecie, idioci. Jestem wyczerpana. Może soli potrzebujesz? Mam na składzie kilka. Ach, to roztargnienie. Och, oczywiście, przepraszam, Geralt. Ech. Zapraszam, zapraszam. Nie masz pierścionka. To masz rybę. I winogrona. Dobra. Nic tu po tobie, białowłosy. Zaczekam z tym dojem. Słyszałem kiedyś balladę. Spójrz! Najlepsza oferta w cywilizowanym świecie. Słyszałeś, jakie są ceny futer? Chyba jakiś żart. Cóż nie widzę. Groźnie wyglądasz. I na dodatek nosisz broń. Z rybami. Aż gwiazdka. Za dużo pracuję. Mrugno! Dobra. Dzięki. Bywaj. Bogowie, dodajcie cierpliwości. Może soli potrzebujesz? Mam na składzie kilkanaście wozów. Nikt tu nie docenia prawdziwej. Ja to mi sól. To nie Skyrim. Wiedźminie! Zrób to porządek! O. No proszę. Ech, by... Ciekawe, czy będzie... Panie Kowal. Witaj. Jesteś miecznikiem. Nareszcie ktoś zrozumie. O. Chciałbym ulepszyć moją broń. Co ci będzie potrzebne? Potrzebuję do pracy rud metali albo kamieni runicznych, które mógłbym umieścić w ostrzu. Oczywiście potrzebuję też samego miecza. Ile to będzie kosztować? No, to dosyć skomplikowana sprawa. Omijam podatki i obowiązkowe składki dla cechów. W takim razie czy... Chętnie przyjmę darowiznę. Tak, to dobre słowo. Podaruj mi kamień szlak... Wrócę po... Okej. W tym bordelu brakowało jeszcze tylko dzieci. Ciekawe, czy będzie pan. W czym mogę pomóc? Jest. Robimy złoty pierścień. Złoty sygnet.
teraz w tej samicy, nie. No nie wszystko. No dobra. Masz Tris. Poznaj. Nie się pojawi Yennefer. Taki spoiler na sam początek. Pojawi się nam Yennefer. Co za tym idzie? No, trzeba będzie zdecydować, czy Yennefer, czy Tris. Ale chyba jednak pozostanę przy Tris. Zasłużyła na to. Jakby nie patrzeć, to od dawna się że tak powiem, nami opiekuje. W twoim miejscu nie paradowałabym z wami przed oczami strażników. Co powinien mi kupić? Tam jest. Wiesz, nie umiem się odnaleźć w tym mieście w ogóle. Znaj swoje miejsce. Albin. Tris jest mi na górze. Tak, śpi? Kurczę, wstaj, dziewczyno. Geralt? To niewątpliwie śliczny pierścionek. Ale? Ale? Wiesz, chciałabym, abyś częściej zajmował się Alwinem. Chłopak potrzebuje twardej ręki. Serio? Alwin, chodź na to. Mam ja coś dla siebie. Chciałbym mieć małego pieska. Kupimy ci kiedyś pieska, obiecuję. Spoko. Będę wiedźminem, jak trochę podrosnę. Nie, że ich chcesz. Powiedz ci, że jeszcze wybrała ten pierścienek, który chyba... Uff. No to co? Pogadałem z Alwinem. To... co? Teraz? Nie rozpieszczasz go zanadto? Nie chcemy, żeby wyrósł na rozkapryszonego Bachora. Spokojnie. To nie wątpię. Ale? Wiesz, chciała... Och ty... Z babami? Babi nie zrozumiesz. Nie rozpieszczasz go za... Dobra, dobra. Dzieciakowi przydadzą się czasami trochę pieszczoty. Idziemy zapalować na potwory. I będziemy kończyć, moi drodzy. W ogóle, ja nie pamiętam już, tam chyba było jakieś... około godziny materiału, teraz zbliża się pół godziny. O, która godzina? Późno. Powinieneś być dawno w łóżku. Będę wiedźminem, jak trochę podrosnę. Która godzina? Odpowiednie dla... Która godzina? Odpowiednie dla wiedźminów. Kiki, taś, taś. Jak się wolno kiki mory? Służba, nie drużba. Kiki, kiki, taś, taś. No tak. Powiedz kiki, kiki, jak koty się odezwą. Że gdzieś tutaj się... A właśnie.
Dziękuję. Drogi. Jak nie urok, to sraczka. Jestem w nosie, że tak powiem. Zielonka. Wiedźmin Geralt? Tego. Dziwię się, że jeszcze żyjesz. Jeżeli on tu jest, ciekawe, co ci się dzieje za dnia. Dzisiaj troszeczkę przeciągnę ten materiał. Chcę, żebyście mieli. Że tak powiem. Mniej więcej równowartość tego, co mnie nie było widać i tego, że mnie jest widać. No cóż. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A raczej nie powinno być z tym problemów. Nie idzie tam wejść. Napiłbym się. Dziękuję panowie za pomoc. I interwencję. Taki tam wieczorny posterek. Kici, taś, no. Jeszcze kilka potworków potrzebuję. O, właśnie. Jeszcze coś. Napiłem się. Czyli najwięcej się jednak koło tej... tego dzieje.
stało, panowie? Jest. Jeszcze jedna szyszymora. Tak, moi drodzy, na tym sobie skończymy dzisiejsze zadanko. Skończymy sobie jeszcze do Tris i w naszym domu sobie odpoczniemy. A cóż tu? Gimna, żeście nie widzieli, panie. No i tak, cóż. O, Alwina śpi. A my, moi drodzy, a dobra, tutaj sobie przy kominku będziemy. Spaniemy właściwie. Drugie? Nie pójdzie. A drugie niech będzie. O. Tak. Ale chrapie. Mama to po mnie. No już, ustaw się Geralt. Dobra, nie wyjdzie tak. Po prawej mamy Alwina, mniej więcej po środku mamy Geralta, a po lewej mamy Oki. Dobra, moi drodzy, ja wam za ten odcinek dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko nagrało się w miarę dobrze, pomijając pierwszą wpadkę, pierwszą godzinę wpadki. I cóż, moi drodzy, ja już będę dzisiaj kończył. Widzę, że tutaj troszkę tło mi szwankuje. To dalej jest do poprawek. Może uda mi się to jakoś wymazać w postprodukcji. Zobaczymy. Niestety u mnie jednak to tło jest jednak takie jeszcze dalej do kiepskie do ustalenia. Na pewno będę musiał zainwestować w lampy Elgato. Na razie mam takie zastępcze, ale póki co mam nadzieję, że mi się nieźle sprawdzają. Tak samo jeżeli chodzi o mikrofon. Kamerka oczywiście jest świetna. Lampy też niczego sobie. No i tło przede wszystkim jest genialne. Moje kosztowało, ale warto. Dobra, moi drodzy. Na dzisiaj to już koniec. I co mam jeszcze do powiedzenia? No nic. Zapraszam was na sobotni odcinek z Barnfinders, którego muszę jeszcze nagrać. I zapraszam was na kolejny odcinek z Wiedźmina, który będzie w przyszłym tygodniu. A teraz, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bywajcie, hej!